Chciałbym poruszyć kilka tematów, nad którymi się trzeba zastanowić i poprosić Państwa o przemyślenia, bo czeka nas duża praca dla dobra. Czeka nas duża praca dla dobra naszego narodu, naszych dzieci, no i gatunku ludzkiego. Mamy wiedzę, wiedza powstała w Polsce. Państwo doskonale wiecie, ci, co stosują żywienie optymalne, że rzeczywiście z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie, to co wiedzieli kapłanie i psy. Każdy tu z lekarzy optymalnych to potwierdzi, bo rzeczywiście żywieniem optymalnym leczy się prawie wszystkie choroby ludzkie. No nie odrośnie noga odcięta, to oczywiste, ale choroby takie zupełnie uważane za nieuleczalne też się cofają. Wydano taką książeczkę odpowiedzi na listy moje, rozszerzone, będą trzy. I tu macie przykład wyleczenia z choroby Parkinsona 20-letniej. 4 tabletki parkopanu dzień, nie licząc wielu innych chorób. Co jest podobno teoretycznie nieuleczalne, bo to jest mechaniczna sprawa, uszkodzenie komórek produkujących dopaminę. To się okazuje, że nie. Cukrzyc typu pierwszego, tu jest kilka, typu drugiego więcej wyleczonych. Teraz w telewizji Państwo słyszycie, że jest ofensywa uczonych, żeby tą cukrzycę, żeby nie było jej 4 miliony niedługo, chociaż tak przewidują, że będzie. Za pół roku może nie być ani jednego cukrzyka w Polsce. I to jest tylko nie w taki sposób, jak propagują podawaniem insuliny. To jest ze 3 miliardy dolarów oszczędności rocznie. Jest z czego dać pielęgniarkom? No pewno, że jest. Jak przestaną się kłuć te strzykawki, te zastrzyki, te operacje, ta ślepota, te wczesne kalectwo, te amputacje nóg, te zawały, udary, nadciśnienia. Te energie niewydolne, które trzeba przestrzegać w cukrzycy. Przecież to wszystko kosztuje niesamowicie dużo. I trzeba będzie no, jakoś zastanowić się, w jaki sposób to będzie można szybciej szerszym frontem rozprzestrzeniać. No, i mówią wszyscy, że nic nie mogą. No to nie wiem, to może, nie? Profesor Aleksandrowicz to był jeden z dwóch myślących ludzi w XX wieku, który rozumiał, co się do niego mówi, popierał mnie jak mógł. Był przewodniczącym komisji powołanej na zarządzenie premiera. To on napisał, nie ma nieuleczalnie chorych, niedostateczną jest tylko nasza wiedza. Wiedzy w gatunku ludzkim nie ma. Ludzie mają albo wiarę, albo poglądy. To, co Państwo słyszycie w telewizji i wszędzie, myślę, że sądzę, przypuszczam, mam wrażenie, wierzę, jak tak ktoś mówi, to znaczy, że nie wie i szkoda go dalej słuchać. No ale tylko takie słyszycie rozmowy w Sejmie, w Senacie, w Rządzie, wszędzie, nie? Żywienie optymalne umożliwia zdobycie ludziom wiedzy. Jak jest wiedza, to jest i prawda. Czyli umożliwia powrót umiejętności odróżniania dobra od zła. W tej chwili ludzie nie wiedzą, co dobre, co złe. W żadnej dziedzinie. Mają na ten temat poglądy. No poglądy to za mało. Optymalni, dłużej stosujący to żywienie mogą mieć dostęp do prawdy, mieć wiedzę. Kto ma wiedzę, nie popełnia błędów, mówił Sokrates. I wielu optymalnych już, pewno, że to jesteście, jeśli sami w środowisku wyobcowani, no bo to oczywiste, że z innymi trudno się dogadać, mają zupełnie inne mózgi i nie ma do nich dostępu. Ale opłaca się. Opłaca się żywić się optymalnie, opłaca się rozprzestrzeniać to żywienie, bo czym nas będzie więcej, tym będzie szybciej mogło być dobrze. Będzie można tą Polskę jakoś przebudować.
przyczyny chorób już Państwu powiedziałem. Błędy w żywieniu. Błędy w żywieniu tyle jest dla ludzi. Każdy robi błędy inne. Inaczej trzeba mieć na chorobę Bilgera, na stwardnienie rozsiane się żywić, inaczej na miażdżyce, na cukrzycę, jedną czy drugą. Profesor Aleksandrowicz mówił o przyczynach chorób tak. Nieprzewidziane skutki zamierzonego działania są najczęstszą, choć niedostrzegalną przyczyną chorób cywilizacyjnych. Co to znaczy? A to znaczy, że chory idzie do lekarza i bierze mu ciśnienie, mówi 200, musi pan brać piguły do końca życia. A żywienie optymalne na ciśnienie chwiejne leczy po kilku dniach i ono nigdy nie wraca. Od tych piguł robi się miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, choroba Alzheimera, no, czyli te wszystkie nieszczęścia, depresje, niektóre choroby psychiczne, nie tylko od tych piguł. To są właśnie te nieprzewidziane skutki zawieszonego działania. Człowiek nie powinien się leczyć, on powinien być zdrowy. I tu jest właśnie dla optymalnych nasz cel, żeby ludzie nareszcie byli zdrowi, o zdrowych umysłach, ze zdrowym mózgiem. Najważniejszy nasz cel to rozmnażanie optymalne, rozprzestrzenianie się. Czym będzie nas więcej, tym będzie lepiej. Czym będzie więcej Polaków w Polsce, tym szybciej będzie można ten naród wyprowadzić na prostą, wypędzić choroby, zlikwidować bezrobocie, usunąć przyczynowo przestępczość. Nie tak, jak robi minister Kaczyński, wyższe kary i więcej więzień. Tu chodzi o to, żeby nie było ani jednego więzienia. Człowiek dokonuje przestępstwa tylko wtedy, gdy traci rozum. Tak jest napisane w Biblii. A jak się urodził z brakiem rozumu, no to się jest urodzony przestępca. No. I to jest możliwe. No, są optymalni w więzieniach. Są. Jakoś sobie radzą i z kontaktami z nimi na podstawie listów. To są ludzie, często trafiają do więzienia tylko dlatego, że są chorzy. No bo jak ktoś 9 miesięcy jest w roku w szpitalu, to kto go zatrudni? A przecież musi jeść, musi żyć. Państwo jest winne tego, że ludzie nie mają chleba. Państwo nie spełnia swoich zadań. Państwo mówi, bierzemy od was 90% tego, co zarabiacie, bo mniej więcej tyle podatków. I będziemy pilnować, żeby nie było przestępczości, żeby była policja. I co? I nic. I to rośnie, nie? Kasy chorych biorą ogromne pieniądze od ludzi, pilnować, żeby obiecują, żeby nie było chorych. I co? No jest tragedia. Chorych przybywa w niesamowitym tempie. Jak z powodu chorób naczyń wzrosła 11 razy między 56 a 80. Teraz to będzie 20 parę. Uważa się za wielkie osiągnięcia medycyny to, że się serce wymieni niepotrzebnie, że się bypassy robi, najpierw robiąc wszystko, żeby ta miażdżyca była, nie? Pilnując dzieci, żeby zachorowały w ogóle na żółtaczkę, a już jak zachorują, to żeby broń Boże nie były zdrowe. Dieta stosowana w leczeniu żółtaczki powoduje, żeby mają te... No, częściej jest marszkość wątroby. Operacje są niesamowicie kosztowne i niepotrzebne. No, w Australii, jak mi mówił doktor Sikorski, który przetłumaczył tą książkę na angielski, pod tytułem Homo Optimus, tam wymieniają z powodu miokardiopatii przerostowej serca. A wystarczy dać dobrze jeść, żeby ta choroba zniknęła w bardzo krótkim czasie. Wielu chorych miałem, którzy mieli serca duże, a za pół roku małe. I lekarz nie wierzył, że to samo serce.